Cześć kochani, niedziela godzina 12, ja oczekuję pana Konrada, który ma do mnie za chwilę przyjść. I dzisiaj będę w bardzo niecodziennej roli. Będzie przeprowadzany ze mną wywiad dla Życia na Gorąco. I trochę nie potrafię się w tej sytuacji odnaleźć, bo po pierwsze, gdzie ja w tej gazecie miałabym się znaleźć jako kto? Po drugie, wywiad dla gazety, ale z jakiej intencji? Dam wam znać po wywiadzie, jak było i jak tam wszystko wypadło, kiedy, co i jak będzie można poczytać. Trochę się stresuję, bo nie wiem, czego się spodziewać i chciałabym najpierw pogadać o tym, o co chodzi. Ciemna, strasznie ciemna. Na sobie mam bakłażanową sukienkę, ale jest taka pogoda, ja nie wiem, czy światło cokolwiek pomoże. Troszeczkę pomoże. Bakłażanowa sukieneczka z pięknym kołnierzykiem, trochę takim retro, i papucia. Już pokażę sobie kołnierzyk. Może tu. Taki, wiecie, grzecznej uczennicy z pokartką. Myślę, że na taką okoliczność jak najbardziej ok. Wróćmy. Sukienka z Aleksandra Boutique. Troszeczkę za kolano, także jest ok. Cena niziutka. Zapłaciłam za nią chyba 70 zł. No, ostrość. To jest 50, nie? Mogłaby być o rozmiar większa, spokojnie. Ale i tak jest spoko. Myślę, że całkiem do rzeczy kiecka. Dzień dobry bardzo. Mamy wtorek. Pierwszy dzień, gdzie jestem trochę wolniejsza i odpoczywamy. Mama tu się czai. Cześć, mamo. Dzień dobry. Nie udało się jej schować. Chciałam się schować. Nie, idziemy trochę na spacer, zerknąć powietrze i rozruszać stawy, co jest ważne. A szczególnie, że mamy tak piękną... Babcię starą. Tak piękną babcię starą, nie, chodziło mi raczej o polską jesień, gdzie na drzewach jest cudownie, zobaczcie. To jeszcze idziemy dalej, dalej pokażemy, jak to pięknie. Dalej to już będą budynki. Nie, to pójdziemy tam, gdzie będą drzewa. Tak. Idziemy zobaczyć nowy sklep orientalny. Idziemy? Co tam ciekawego u niego? To źle idziemy. Nie, no ten syp idziemy. No dobrze, dobrze idziemy. No. Albo w drodze powrotnej. No, może bo tak być. To musimy się sporo... Zobacz, ja będę się chowała za chłopki, dobrze? A co ty taka ostatnio wyśmiała się zrobiłaś? Nie śmiała jestem, ja jestem śmiała. Nie pokazujesz się na Insta. Nie mam czasu, nie mam pomysłów na... Wiesz, ja myślę, że to nie chodzi przede wszystkim o pomysły, bo jesteś tak sympatyczną osobą i ludzie tak bardzo cię lubią, że wystarczy, no, ale co chcą że powiesz... oglądać, jak sprzątam z kuchni, tak, biorę. Tak, tak, dokładnie tak. I ładnie mówisz na przykład dzień dobry. Wiesz, jak to poprawia humor, tak jest soczyste i serdeczne dzień dobry od kogoś z samego rana. Ja jestem w ogóle pogodną osobą. Pogodną? Tak. No nie jestem, mało kiedy. No i najczęściej na ciebie się rozścieka. A najczęściej za co? Nie no, żartuję przecież. No gadaj, przyznaj się. Zaczynaj, co najgorzej jesteś na mnie. Co mnie u ciebie denerwuje? Mhm. Zaraz! No chwilę! No niestety, ale słuchajcie, to jest tak, że jeżeli ja coś robię. Siedzę, ale to ja robię. To raz może być 10, ale to jest taka, przyznaj się, ani razu mi nie odpowiedziałaś, tak już robię. Nie, no bo zadania kolejkuję, no jeżeli robię a coś, nieważne co. No tak. No i ma inny priorytet. I wpada mi kolejne zadanie do zrobienia. Za każdym razem, tak? Tak, tak, dokładnie tak, mamo. Ale już gorąco, tempo, ty już się rozjuszasz. Narzuciłaś mi. No tak, ja jak wkurzona jestem lub pełna emocji, to przyspieszam. A co mi kupisz dzisiaj? A co byś chciała? Laleczkę. Masz mnie? No jesteś, to no laleczka. No jesteś moją laleczką, no jakby nie było. Ktoś na kogoś mówił u nas w domu laleczka.
domu? Czy na tobie ktoś mówił? Czy nie. Nie, perełka. A to w pracy opowiedz. Kierownik na mnie mówił perełka, bo byłam grzeczna, posłuszna, prosto po... To była pierwsza praca. Poszłyśmy chyba 10 dziewczyn nowych. W sklepie pracowałaś wtedy? Nie, w sklepie. W czasie głębokiej komuny. To tak, bardzo głęboko. I zaraz na za tydzień czasu młodą dziewczynę posadził na kasę. Co ja dwie noce nie spałam, czy ja sobie dam radę. To nie te kasy, co kiedyś było, bo trzeba było myśleć bardzo. Ale myślę, że teraz na kasie też trzeba myśleć, mama. Nie. No dobra, nie to, ale co opowiadaj. Było. Dobra, dobra. No i jeden taki klient poszedł i powiedział kierownikowi, że ja jestem najsympatyczniejszą kasjerką. To mnie troszkę pobudowało, że dam sobie radę na tej kasie. I tak 15 lat. W jednej pracy? W jednej pracy, w jednym z... Na kasie. A później też nie ma tym się chwalić. Ale nie miałaś w życiu ochoty na zmiany? Nie uważałaś, że robienie czegoś tego samego otwórczo cały czas jest nudne i nierozwojowe? Jak się nie ma wykształcenia, to trzeba robić to, co się robi. A prawdopodobnie że robiłam dobrze i tak zostało. Ja bo potrzebuję. Jak się ma wykształcenie, to jest głupotą siedzieć w jednym miejscu. Ale jak się nie ma, to niestety. I co dlatego tak na mnie krzyczysz, żebym zmieniała? Tak, szukała swojego miejsca, bo młody człowiek musi. Czy ja jestem w swoim miejscu? Teraz takie pytanie. Słuchajcie, powiedzcie jej, żeby ona wolniej chodziła. Że ona się tak kręca i coraz szybciej. A niedługo to tak. O, tak będę. Ona wolno, a ja tak. Okej, troszeczkę zwolnię. My już w domu śmiejemy się, że mama zakazała pokazywać talerz, który ma. Nie pokazuje. Ale to nie jest tylko dla mnie. No ja pierogów nie będę jadła. No dobrze, ale ja mam męża. Ja już nie mówię. Śmiejemy się, bo mama stwierdziła, że jakbym pokazała jej talerz, to komentarz byłby jeden. Babcia, ty to słaba, ale zjeść potrafisz. Zatem nie będziemy nikomu w gary zaglądać poza mną. Zaraz wam pokażę, co u mnie się szykuje na obiad. Ja mogę sobie tylko niestety pierożki domowej maminej roboty powąchać. Chociaż pokaż jednego, jak ładnie zrobiłaś. No masz na widelcu. Nie są takie ładne. Ładne, co ty chcesz. Ale są domowe, po prostu domowe, no. No. Tylko pierogi mają to do siebie, że są bardzo, bardzo dla insulinoopornych niedobre. Bo jest mąka. Możesz jeść spokojnie, nie będziemy. Ja wiem, bo mnie też lekarz nie kazała jeść. Nie pozwoliła ci jeść pierogów? A skąd? No to nie pokazujemy pani doktor tego ujęcia. Tak. A tutaj mój obiad. Zupa brokułowa. Zmiksuję i od razu wypróbuję sobie prezent od teścia. Mianowicie blender. To jest blender? Tak można na niego powiedzieć? Nie, bo blender jest ręczny. Tak, blender jest ręczny, a to... Ja nie wiem, czy to nie nazywa się rozdrabniacz. Malakser chyba. Malakser, tak. No, czyli malakser. Rozdrabniacz jest inny. I będę miała krem brokułowy z odrobiną marchewki dosłownie. Przewidujemy grzankę pełnoziarnistą, czy nie? Chyba nie, bo na śniadanie jadłam pieczywo ciemno. Zatem pokażę już na talerzu. I zupka wygląda w ten sposób. Ja bym dodała tutaj troszeczkę czosnku. To dodaj sobie. Ale ta pani by już nie zjadła z czoskiem. Czemu tak czosnku nie lubisz? Nie wiem. Ale zapach ci nie odpowiada, czy masz problemy żołądkowe po czosnku? Nie mam żadnych problemów żołądkowych, a czosnek lubię. Kiełbasa, barszcz, ogórek. Dziękuję, więcej czosnku. Ja mogę wszędzie czosnek dodać. Zupa jest chyba trochę niesłona. Ja się cię przyniosę. Nie się wyda. W ogóle za mało ostra. I za mało brokułowa. Ja bym dodała więcej brokułów, żeby ona była taka bardziej tak, wyrazista. Zatem wyszła nam taka sobie, ale oczywiście zjemy i ze smakiem. Zjemy, bo jest świeża, a zrobiłam błąd, dlatego że sparzyłam brokuły.
A, nie, surowe się daje. No. Dobra, a później wam pokażemy, gdzie byliśmy i co kupiliśmy. A tutaj telefon, ciocia. Do później. Zakupy w sklepie indyjskim. Ja pozwolę sobie podzielić je na dwie kategorie: te dobre dla nas insulinoopornych i te, które nie są nam wskazane. Zatem zacznijmy od tych dobrych. Jest to na pewno pasta, która nie ma w składzie grama cukru, na szczęście. Przekąska kakara. Ja nie do końca jestem przekonana, czy ja dobrze wypowiadam jej nazwę, natomiast jest z mąki pełnoziarnistej, razowej, więc jak najbardziej ok. Niesmażona w tłuszczu, pieczona. W smaku spoko. Na pewno fajna przegryzka na imprezę. Mąka z ciecierzycy. To jest mąka, która ma w miarę niski indeks glikemiczny, bo 35. Dycha za kilogram. Sypie się. I nie jestem przekonana co do tego. Już sprawdzam, jak to jest z cukrem. Sugar, szukamy. Sugar jest, dziadu. Czyli to odkładamy do niezdrowych rzeczy. Ok, trzy zdrowe rzeczy dla nas. I trochę takich so-so. Zatem pójdzie to dla Kuby. To jest ciekawostka. Jest to napój z nasionami bazylii. O smaku mango, jak najbardziej na spróbowanie. Nie odmówię sobie go, chociaż tyle, ale spróbować muszę. Reszta dla Kuby. Sos. I również przekąski do sosu. Dlaczego tak dużo indyjskich rzeczy? W piątek spotykamy się ze znajomymi. Może tak. W piątek spotykamy się ze znajomymi i przewiduję wieczór indyjski. Mam nadzieję, że Karolinie i jej synowi posmakuje, lub córce, nie wiem z którym dzieciem przyjdzie. Takie coś troszeczkę innego, niekoniecznie standardowa sałatka. Ok, a teraz idę zabrać się troszeczkę do pracy, bo mamy już popołudnie, a ja dziś absolutnie nic nie zrobiłam, co oznacza, że jestem w czarnej. Pip! Powiem Wam, że ostatnie dni są dosyć mocno wyczerpujące dla mnie. Nie jest łatwo. Ale nadchodzi przedłużony weekend. W piątek z Kubą wyjeżdżamy. Mamy zamiar zrobić małą imprezę na działce. Sami najbliżsi znajomi, kilka zaprzyjaźnionych osób. I będzie to wieczór kuchni indyjskiej. Jak Wam pokazywałam wcześniej chwileczkę, kupiłam fajne produkty indyjskie, dokupię jeszcze parę rzeczy. I będziemy ucztować. Jest to również wyjątkowy weekend w naszej historii. Będzie to setna rocznica niepodległości naszego kraju. I w związku z tym mamy 12 wolny. Straszne perturbacje z tym 12. Część pracuje, część nie pracuje. Dla mnie jest to okazja do po prostu spędzenia większej ilości czasu z moim mężem, więc. Jestem na plus, jestem na plus, jestem zadowolona z tegoż rozwiązania. Kupiłam dzisiaj przecudowną, fajną i uroczą torbę z filcu, filcową. Może niekoniecznie na tę porę roku, ale jest urocza. Już Wam pokazuję. Urocza torba z filcu. Z makami. Muszę powiedzieć, że za grosze kupiona, ponieważ kosztowała mnie 18 zł. Jest firmy Maja i kupiłam ją w sklepie charytatywnym prowadzonym przez fundację Siurajder. Ciekawa jestem, czy znacie w ogóle zasady funkcjonowania sklepów charytatywnych i czy taka inicjatywa jest Wam znana, a może całkowicie obca? Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle ten temat Was interesuje. Jeżeli tak, to przy kolejnej okazji moglibyśmy chwilkę dłużej o nim pogadać. Ale pokazuję, jak torba wygląda. Czy Wy tutaj coś zobaczycie? Nie zobaczycie. Ale tutaj jest taka kieszona fajna, a w środku jest już moja książka. Odnośnie książki. Czytam dalej niedyskretnik. Powolutku,
ale systematycznie bardzo przyjemnie mi wchodzi. Książka napisana bardzo humorystycznym językiem przedstawia nam realia życia w epoce wiktoriańskiej. Mamy bardzo dużo smaczków takich życia codziennego. To co, kochani, powoli czas skończyć ten chyba tym razem przydługi vlog. Natomiast był scalony z kilku dni. Myślę, że to jest odpowiednia wersja. Jutro wstajemy z mamą z samego rana, idę z nią na badania, sprawdzamy dalej kwestie jej Hashimoto i hormonów, także badamy się i Wam również polecam, jeżeli dawno tego nie robiłyście, sprawdźcie, co w hormonach gra na jesień. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia, pa, pa!